posła Grzegorza Brauna wykluczono z obrad Sejmu na trzy miesiące, tym samym wykluczono dwadzieścia kilka tysięcy wyborców, którzy na niego głosowali. A, no, ale wszyscy odrzucają i piętnują jego straszliwy wybryk, który zasługuje na potępienie, może nawet wieczne, i wobec tego nikogo on nie reprezentuje. Stosując tę samą logikę, kogo reprezentuje pozostałych 559 posłów i senatorów? Może oni też nie reprezentują nikogo, nikogo oprócz siebie samych i swoich partyjnych bosów, którzy ich wyznaczyli i to za to wszyscy oni biorą ciężkie pieniądze. Janusze i Grażyny, BMW, bierni, mierni, ale wierni. Oczywiście to tylko teoria, bo ABW, CBS i TD dzielnie bronią naszego opartego na wspaniałych wartościach państwa. Znajdź Marek Meran.